Cześć, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny film z Golenia. Dzisiejsze Golenie będzie, można powiedzieć, premierowe, bo będę pierwszy raz w życiu używał maszynki Single Edge. Już od dłuższego czasu interesowałem się tematem. Natomiast dzięki uprzejmości jednego z moich kolegów będę miał po prostu okazję przetestować taką maszynkę. Sprawdzę, czy jest to dla mnie, jak reaguje po tym moja skóra. A więc przedstawię, czym będę się dzisiaj golił pokrótce. Maszynka będzie to ATT, czyli About the Tie Single Edge SE1, wersja z zamkniętym grzebieniem. Cała maszynka jest wykonana ze stali nierdzewnej. Przed momentem ją ważyłem. Mój cały egzemplarz waży z rączką 135 gramów. Do maszynki będę używał ostrza Chic P30, ostrze z Japonii. Według mnie dobry stosunek do ceny, ponieważ za około 40-45 zł mamy 30 ostrzy. Czytałem też troszkę o nich, sporo ludzi polecało te nożyki, żyletki, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejna rzecz. Do wyrobienia piany użyję tego pędzla co ostatnio, czyli z firmy Stando Borsuk Silver Tip. Mydełko jest przełożone do miseczki drewnianej, też od firmy Stando. Mydło, którego dzisiaj użyję, to Barrister & Mann Diamond. Kiedyś miałem próbkę tego mydła. Spodobał mi się zapach. Jako aftershave użyję wody po goleniu z firmy Goodfellas, talą numer 1. I jako balsam Taupa Dermo, balsam po goleniu. Zobaczę nowy kosmetyk, jak to będzie działało na mojej skórze. Dobrze, zatem przechodzę do montażu żyletki w maszynce. Zobaczymy, z czym to się je, jak to wygląda. Jest to dyspenser na żyletki. Ostrze zupełnie wygląda inaczej niż tradycyjna żyletka. Już na pierwszy rzut oka jest grubsze, sztywniejsze. No nie mówiąc już o samym kształcie, że po prostu jest szersze. No i węższe. Także rozkręcam maszynkę. Będę próbował założyć ostrze. Tak jak mówię, nigdy wcześniej tego nie robiłem. Dobra, już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. W czapeczce są po prostu zrobione takie wystające elementy, na które po prostu nakłada się żyletkę. Nie wiem, dlaczego szukałem czegoś tutaj w podstawie głowicy. No, poradziłem sobie. Mówię, pierwsza styczność jest. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać ekspozycję żyletki. Skręcam wszystko do kupy. Trochę czasu mi to zajęło, ale pierwsze koty za płoty. Tak to wygląda. No i dobra. Całość jest gotowa do golenia. Po bokach żyletka nie wystaje. Zabieram się za wyrabianie mydła. Pędzelek moczył się około tam 10 minut w ciepłej wodzie. Wyciskam nadmiar wody. I przystępuję do wyrabiania mydełka. No, jestem ciekaw, jak to golenie będzie wyglądało. Jeżeli będzie mi służyło, troszkę poczytałem ogólnie o maszynkach Single Edge, o efektach golenia, że golenie jest zbliżone do golenia brzytwą. Jeżeli tak, to myślę, że będzie mi pasowała taka maszynka. Mydełko taki ma mocny, korzenny zapach. Ostatnio goliłem się brzytwą. Zarost jest 2,5-dniowy.
zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Dzisiaj jest Dzień Mężczyzny, także myślę, że jest to dobry dzień, aby przetestować coś nowego, odkryć jakąś nowość. Zawsze, zawsze to coś nowego. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Mydełko już powoli się zaczyna wyrabiać. Ok, jest wyrobione, gęsta, sztywna piana. Zwilża twarz ciepłą wodą i przystępuje do golenia. Nakładam mydło na twarz. Zapach, tak jak mówiłem, mi się to kojarzy z jakimś zapachem korzennym. Widać, mydło jest takie gęste na twarzy, zwilżę troszkę końcówkę pędzla. Ok, nie ma żadnych dziur, wszystko pokryte fajnie pianą. Przechodzę do golenia. Maszynka w dłoni. Zobaczymy, jak tam będzie z ustawieniem kątu. Szerokie jest, głowica jest szeroka w porównaniu do standardowej maszynki. Idzie bardzo gładko. Póki co rewelacja.
Już widać pierwsze jakieś mikro zacięcie, ale to mówię. Wiecie, już jak oglądacie moje filmy, nawet widać, gdzieś tam są jakieś małe zmiany skórne i no niestety tak jest. Ja uważam, że mam dosyć wymagający ten zarost. Rośnie pod różnymi kierunkami. Też włosy potrafią się wrastać trochę w skórę. Jest jak jest. Dobrze, po pierwszym przejściu opuczę twarz i w poprzek włosa będzie przejście. Nakładam mydło. Wszystko w porządku. Drugie przejście. Poprzek włosa. Powiem szczerze, że myślałem może, że będą jakieś problemy. Ale idzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Maszynka jest póki co dla mnie łagodna, ale bardzo skuteczna. Dwa przejścia. Wiadomo, pod włos trzeba poprawić, ale jest dobrze. Przede wszystkim według mnie idzie bardzo komfortowo. A jak mówiłem wcześniej o wadze maszynki, jest dosyć ciężka, więc bez nacisku, sama waga maszynki, tylko przyłożenie. Super. Mówię, mam nadzieję, że też te efekty ogolenia widać u mnie na twarzy, no bo już zarostu można powiedzieć, że nie ma nigdzie. Szyja teraz od południa do północy. Jest to też świeża żyletka. Też ta ostrość jest na najwyższym poziomie.
No i dobra. Płuczę twarz. Ostatnie przejście będzie pod włos. Zobaczymy, jak końcowe efekty. Tutaj widzę, bardzo mocno przycisnąłem to mydło do miski. Gdzieś tam na dnie jeszcze trochę mi tego mydła zostało, więc między przejściami sobie jeszcze cały czas wyrabiam, dorabiam tego mydełka, żeby po prostu go nie brakło. Nie nakładałem też go jakoś bardzo dużo do miski. Też dużo mydła siedzi jeszcze w pędzlu. Widać gęste mydełko. Pomagam sobie tutaj też odrobiną wody. Moczę samą końcówkę pędzla. Fajnie. Przechodzę do trzeciego przejścia. Kurczę, bardzo się gorąco zrobiło. Napaliłem w domu. Też widziałem, jak inne osoby się golą na tego typu ostrza, czyli ostrza FAK, Feather Artist Club, że ostrze potrafi wystarczyć na jakieś 6, 7, 8 użyć. Wiadomo, że jest to kwestia indywidualna, ale w zwykłych maszynkach na żyletki. U mnie, w moim wypadku, jaka żyletka by to nie była, to były jakieś 2, maksymalnie 3 użycia, z tym, że trzecie użycie już nie było komfortowe. Nie wiem, jak tutaj będzie.
Opłuczę teraz twarz zimną wodą. Ja jestem już po trzech pełnych przejściach. Za momencik powiem, jakie wrażenia. Szukam jeszcze jakichś miejsc do poprawek. Tutaj. Delikatnie szyja. Żuchwa w sumie w tym miejscu. Jest kilka miejsc, które trzeba poprawić. Zobaczę. Teraz jest idealnie. Nie wiem, czy słychać, jak jeszcze zarost jest ścinany. Teraz jest elegancko. I wszystko. Koniec po goleniu. Nawet nie spłukuję twarzy, bo nie zostało mi nic mydła. Twarz bardzo dobrze ogolona. Za moment jeszcze powiem coś więcej. Nakładam aftershave. W sumie może spłuczę jeszcze tak twarz zimną wodą, żeby tam wszystkie jakieś pozamykać otwarte tam małe ranki. Aż się dłonie kleją do skóry. Ok, nakładam aftershave Goodfella Stalo numer 1. Delikatne szczypanie na twarzy. I tak samo na szyi. I teraz tak. Jeżeli mógłbym porównać do czegoś tą maszynkę, do sprzętów, którymi się goliłem, to jeżeli chodzi o efektywność, to porównałbym ATT, akurat ten model, do Miele R41, przynajmniej w moim odczuciu. Jestem bardzo dobrze ogolony, dogolony, na gładko, wszędzie, idealnie.
Natomiast nie jest to do końca takie Mule R41, bo golenie było o wiele, wiele łagodniejsze. Po prostu z podobnym, może nawet i lepszym efektem, bo no nie wiem, ja jestem zadowolony. Pierwsze użycie tego typu maszynki, efekt bardzo dobry. Nakładam balsam z Mule R41. Miałem różne tam przeboje na początku. Balsam Taupa Dermo. Może teraz już mam po prostu lepszą technikę i to golenie poszło po prostu sprawnie. W każdym bądź razie ja czuję, że jest to sprzęt z dobrej półki i widzę to po samym goleniu. Mam nadzieję, że też to będziecie widzieć. Nie ma w ogóle ślady zarostu. I dobrze, to by było na tyle. Życzę wszystkim miłego świętowania, święta mężczyzn. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.